Dzień dobry Państwu. Pozwolą Państwo, że się przedstawię. Nazywam się Teresa Żabińska-Zawadzki. Jestem córką byłego dyrektora Ogrodu Zoologicznego Jana Żabińskiego i jego żony Antoniny. Film, który jest wyświetlany w Polsce o historii Jana i Antoniny Żabińskich, nosi tytuł Azyl. Czyli przyjmujemy, że to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, które jest tutaj, czyli willa Żabińskich w Zoo, było azylem. Był to azyl dla wielu ludzi, nie tylko zresztą Żydów, dlatego że tutaj znaleźli schronienie na przykład działacze podziemia, którzy byli w zagrożeniu po zamachach. Byli tu również, nie przez cały czas, ale ukrywali się, chowali się ludzie chorzy psychicznie, którym tak samo wyjście na ulicę, chodzenie po mieście groziło, tak jak Żydom, śmiercią. Byli tak zwani legalni, ci, którzy tracili na jakiś czas dach nad głową, ponieważ ich domy były zburzone. Także to był azyl, azyl dla wszystkich potrzebujących. Może on się różnił od innych azyli, czy innych miejsc, gdzie się ukrywano, tym, że był takim jakby trochę wolnym domem. W tym sensie, że był przede wszystkim domem, nie był żadnym mieszkaniem, nie był kryjówką zasłoniętą, ukrytą. Jest domem, który stoi w tym samym miejscu, stał w tym samym miejscu, gdzie stoi w tej chwili ta willa. Czyli w miejscu odsłoniętym, zwierząt w ogrodzie zoologicznym nie było wtedy, dlatego że ogród zoologiczny nie istniał. Natomiast była drobna zwierzyna, taka trochę domowa, jak chomiki, jak prosiaczek mojego brata, czy jego przyjaciel, kogut Kuba. Na terenie ogrodu zoologicznego również była stała wacha niemiecka, dlatego że tutaj był skład broni niemieckiej. Również w różnych miejscach na terenie ogrodu zoologicznego była ukryta broń dla AK. To były z kolei schowki, które przygotowywał ojciec. To był to azyl, ale azyl taki trochę na tykającej bombie. Przez ten teren zresztą przechodziło bardzo dużo ludzi, bo to był publiczny teren. Przychodzili tutaj Polacy pospacerować. Poza tym były tutaj ogródki działkowe, które uprawiali, żeby wzbogacić swój jadłospis skromny. Przychodzili żołnierze niemieccy na spacery albo sobie po prostu popolować na gawrony. A zabawne może w tym jest to, że potem z tych gawronów, które to były upolowane, mama robiła weki i służyły one również jako pożywienie. Rodzice starali się, ale głównie mama, bo to na niej spoczywało to, jak ten dom będzie funkcjonował w ciągu dnia. Starali się stworzyć taką jakby najbardziej normalną atmosferę. No trudno tak powiedzieć o normalnej atmosferze w momencie, kiedy jest cały czas ogromne zagrożenie. Ale udało im się w jakiś sposób to osiągnąć, przewidując wszystkie stany zagrożenia, jakie tutaj mogły zaistnieć. Takim jednym ze sposobów było to, żeby znaleźć odpowiedni sygnał. Sygnał alarmowy, czyli zwracający jak największej ilości ludzi, którzy przebywali tutaj w okolicy, oczywiście tych, którzy się ukrywali, danie znać o niebezpieczeństwie, które jest, które może być za chwilę. Mama siadała wtedy do fortepianu i grała z operetki Offenbacha, Piękna Helena, Arietę Menelausa, jedź na Kretę. To, że wszystko się udało, to właśnie można zawdzięczać właśnie tej niesamowitej organizacji i współdziałaniu wszystkich, którzy tutaj byli, którzy żyli w tym domu. Ci, którzy przeszli przez ten dom, to przeżyli wszyscy. Mówimy bardzo często o liczbie osób, którzy się ukrywali, 300 Żydów.
Mówimy tutaj o całym ogrodzie zoologicznym, czyli byli ludzie, dla których ogród zoologiczny był takim tranzytem. Byli tylko parę godzin na przykład. Szukano dla nich to było z kolei działanie ojca, następnego miejsca do przechowywania. Byli jeden dzień, byli tydzień i na ogół oni byli, schowali się w pomieszczeniach poklatkowych, bo chciałam powiedzieć, że nie w klatkach. W klatkach byłoby dosyć trudno się chować po zwierzęcych, więc zawsze każda klatka czy coś ma swoje zaplecze. No i ci, którzy byli, to się chowali na tym zapleczu. Także trudno oszacować liczbę tych, którzy uniknęli śmierci, przechodząc w jakiś sposób przez ten ogród zoologiczny. Nie będę się upierała przy liczbie. To nie jest, wydaje mi się poza tym, że to nie jest takie ważne. Rodzice się jedno i drugie bardzo bali. Bali się tego, co robią, bali się swoich decyzji, ale uważali, że poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i nie tylko człowieka, za kogoś, kto potrzebuje pomocy, jest rzeczą nadrzędną. I dlatego zdecydowali się, żeby robić to, co robili. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o jednej bardzo istotnej sprawie. Za pomoc Żydom, nie tylko ukrywanie, tylko w ogóle jakąkolwiek pomoc Żydom, w Polsce groziła kara śmierci. I to nie tylko tej osoby, która tej pomocy udzielała, tylko również całej rodzinie. Także ten strach był bardzo uzasadniony. Bardzo lubię ten film i bardzo mi się ten film podobał. Mnóstwo ludzi znajomych pyta mnie o to, czy mi się właśnie podobał, i ja odpowiadam tak. Dlatego, że biorę poprawkę na to i biorę pod uwagę to, że to jest film fabularny. To nie jest film dokumentalny. Oczywiście Jessica Chastain nie jest podobna do mojej mamy, która była wysoka i wysoką, postawną kobietą. Mój ojciec, który był łysy, jest grany przez Johanna Helterberga, który ma bogate owłosienie. To nie jest ważne. Nieważne są detale. Ważne jest to, co ten film niesie. Jego przesłanie, czyli przesłanie o humanitaryzmie, o tym, kim należy być i jak się należy zachowywać w stosunku do innych, poczuciu wtedy, kiedy ktoś jest zagrożony, kiedy potrzebuje pomocy. I wydaje mi się, że to przesłanie jest bardzo, bardzo wyraźne w tym filmie. Dlatego ja nie skupiam się na detalach. Detale dla mnie nie są ważne. Historię ten film pokazuje prawdziwą.